Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Wielka Wiara, a nawiązuje do wydarzeń, które mają miejsce, jak wierzę, i również w waszym życiu. Oto często spotykamy ludzi, którzy mówią: ja mam swoją wiarę, a Pan ma swoją. Myślę, że byliśmy świadkami takiego doświadczenia, takich słów wypowiedzianych, a może one były również kierowane do nas. Oto gdy ktoś nie chce słuchać, gdy ktoś nie chce rozmawiać o Jezusie Chrystusie, mówi takie właśnie słowa dotyczące różnorodności wiary. I w pewnym sensie wydaje się on w jakiś sposób racjonalny. Jest to argument, który w myśl naszego rozmówcy ma kończyć dyskusję. Jednak zadaję sobie pytanie i pozostaje pytanie, czy wiara, którą posiadam, jest wiarą dobrą, właściwą? A czy może to wiara mojego rozmówcy jest tą wiarą właściwą i dobrą? Biblia jest pełna przykładów ludzi wierzących, ale ludzi, którzy mieli wiarę źle ukierunkowaną. Możemy tutaj wspomnieć choćby przykład proroka Eliasza i wydarzeń na Górze Karmel, jego konfrontacji z prorokami Baala. Sam jeden Eliasz wystąpił przeciwko 500 prorokom Baala. Ileż w nich było wiary? Gdy czytamy to sprawozdanie z tych wydarzeń, czytamy, że wołali do swojego bożka, aby ich wysłuchał, ale nie otrzymali żadnej odpowiedzi. To nie tylko wołali, ale jak czytamy, nacinali swoje ciała aż do krwi, która spływała po nich, i dalej nie otrzymali żadnej odpowiedzi. W Biblii czytamy o ludziach, którzy, aby obłaskawić swoich bożków, których wyznawali, składali swoje dzieci w ofierze, aby właśnie uzyskać jakieś błogosławieństwo. Jak widzimy, choćby te dwa przykłady wskazują na to, że wiara nie zawsze jest dobrze ukierunkowana. Dlatego pozostaje pytanie, jaka jest moja wiara? Jaka jest wiara w moim przypadku? Czy jest to wiara, która jest akceptowana przez Stwórcę? Czy jest to wiara, która prowadzi do życia? Ja mam swoją wiarę, a Pan ma swoją. A może jest i trzecie wyjście? Ani moja, ani jego wiara nie jest tą wiarą prawdziwą. Czym zatem jest wiara w słowach Jezusa? Czym zatem jest wiara i jej pochwała wiary? Pamiętamy historię zapisaną w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, w wersecie 18, gdy pewna Kananejka przyszła prosić Pana Jezusa o uzdrowienie dla córki, a Jezus, wskazując na tą niewiastę, mówi: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Jak dziś zdefiniować prawdziwą wiarę? Wiecie, na pewno nie wystarczy powiedzieć komuś, że moja wiara jest dobra, bo ja w nią wierzę. Albo moja wiara jest tą prawdziwą, dlatego że wyznawali ją moi rodzice, moi dziadowie, i ona jest tak trwa z pokolenia w pokolenie. Dlatego myślę, że każdy z nas powinien poddać swoją wiarę próbie. Może nie tak jak wydarzeń jak na Górze Karmel, ale próbie Słowa Bożego. Czy moja wiara jest umiejscowiona, ugruntowana i wypływa bezpośrednio ze Słowa Bożego? Czy jest oparta na Chrystusie? Czy jest oparta na Jego Słowie? Bo być chrześcijaninem to nie tylko znaczy być ochrzczonym. Być chrześcijaninem to być uczniem Jezusa, Jego naśladowcą i w Nim szukać swojej nadziei i oparcia. Stąd dzisiejsze rozważanie o wielkiej wierze w ustach samego Pana Jezusa. Rozpocznijmy od słów zapisanych w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale i tam wersety 5 po 10. Otwórzmy wspólnie, kochani, Słowo Boże, bo nic tak nie przemawia jak właśnie słowo wypowiedziane przez naszego Pana. 8 rozdział Ewangelii Mateusza, wers 5 po 10. Jest to historia setnika. Od wersetu 5. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony i sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem poddanym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu, idź, a idź, a tamtemu przyjdzie, a przychodzi. I słudzę swemu, czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu takiej wielkiej wiary nie znalazłem. Jezus na oświadczenie setnika wypowiada słowa, u nikogo takiej wielkiej wiary nie znalazłem. Zanim spróbujemy odpowiedzieć, co oznacza posiadanie owej wielkiej wiary, chciałbym rozszerzyć nasze rozważanie o jedną jeszcze wypowiedź Pana Jezusa dotyczącą dwóch historii. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, wersety 25 po 29. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział i tam wersety 25 po 29. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze to słysząc, to zawrzali gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto było zbudowane, aby go w dół strącić. Wielka wiara. Wiecie, gdy patrzymy na te trzy historie, historię setnika, żołnierza rzymskiego, wdowy z Sarepty Sydońskiej oraz Naamana, to jedno, co się rzuca w oczy, Jezus mówi o ludziach, którzy nie byli fizycznie, nie pochodzili z Izraela. Nie byli fizycznie związani z Izraelem. Nie byli to Izraelici. Ale przecież prawdziwa wiara musi wywodzić się z Izraela. Jak Pan Jezus mógł mówić, że większą wiarę mają osoby niepochodzące z tego wybranego narodu? Żołnierz rzymski miałby stać się na wyższym rozwoju duchowym niż arcykapłani narodu wybranego? A może ta niewiasta z okolic Tyru, która przyszła prosić o ratunek dla dziecka? Dlaczego Jezus, wskazując na te postacie, mówi o wielkiej wierze, większej niż samych Izraelitów? To pytanie o znaczenie wiary. Jak rozumiemy wiarę? Czym jest wiara? Wiara w dzisiejszym zrozumieniu to przynależność do określonej grupy lub narodu, prawda? Wiara posiada ten, kto został wpisany do księgi kościelnej. I co ciekawe, kochani, to wcale nie różni się wiele od postrzegania wiary przez starożytnego Izraela. Wystarczyło należeć do Izraela, by być częścią, by mieć wiarę. Dlatego smutne, że na przestrzeni wieków nasze patrzenie na wiarę niewiele się zmieniło. Dlatego tym bardziej powinny szokować słowa Jezusa. A gdyby dziś Pan Jezus, patrząc na osobę spoza naszego Kościoła, spoza świata chrześcijańskiego, gdyby Jezus powiedział takie słowa, że takiej wielkiej wiary, jak w tym człowieku, nie znalazłem w całym Kościele Adwentystów, w całym chrześcijaństwie, jak byśmy zareagowali? Czy by nas to nie zszokowało? Słowo Boże podaje nam definicję wiary. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, wers 1. Przeczytamy tam taką myśl. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wiara to pewne patrzenie na świat. Pokładaje na nadziei, ufności w czymś, co nie jest takie łatwe do zdefiniowania. Wiara powinna mieć solidny fundament, bo inaczej będzie wiarą chwiejną, podatną na wpływy, na sugestie. Co ciekawe, kochani, fundamentem chrześcijańskiej wiary musi być Jezus. Wiem, że dla wielu osób to stwierdzenie może być pewnym zaskoczeniem. Ale jeśli to nie będzie Jezus, to wtedy nie możemy mówić o wierze chrześcijańskiej. Wtedy możemy mówić o wierze w Kościół, w objawienia, możemy mówić o wierze w emocje, w odczucia,
Ale jeśli nasza wiara nie będzie budowana na Chrystusie, to nie możemy mówić o wierze chrześcijańskiej. Pan Jezus powiedział słowa, które zapisał ewangelista Jan w 3 rozdziale, w wersecie 36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota. I w 5 rozdziale też Ewangelii Jana, w wersecie 23, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Jezus pokazuje, na kim ugruntowana jest wiara. A więc co to znaczy budować na Chrystusie? Tyle razy słyszeliśmy różne definicje i czasem dziwnie jest niespójne wyjaśnienie, co one właściwie oznaczają. Dla jednego budowanie na Chrystusie to chodzenie w niedzielę lub w sobotę do kościoła, no albo przynajmniej co jakiś czas. Natomiast w życiu codziennym raczej nie chcą mieć, nie wprowadzają Jezusa Chrystusa do swojego codziennego życia. Dla drugiego zaś liczy się Słowo Boże, liczy się Słowo Chrystusa i przykład Jego życia. Jego pragnieniem jest naśladowanie swojego Zbawiciela, słuchanie Jego rad, słuchanie Jego poleceń, podążanie za Nim, naśladowanie tego, jak On żył, jak On się zachowywał. Myślę, że każdy chrześcijanin musi położyć ten fundament, który wyraża się w słowach Jezus. Jezus ostatecznym, najwyższym autorytetem. W liście do Koryntian, w 1 liście, w 3 rozdziale, w wersecie 11, Paweł mówi: albowiem innego fundamentu nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Nie możemy mieć innego fundamentu. I wiecie, znów możemy sobie zadać pytanie, dlaczego dla wielu osób w tym momencie zaczynają się schody? Przecież wielu chrześcijan nawet nie wie, co Jezus powiedział. Przecież wielu chrześcijan nawet nie wie, co mają przestrzegać i czego zachowywać. Pewnie lubicie oglądać teleturnieje, a może nie, dotyczące wiedzy, którą ludzie tam sprawdzają. Wiecie, najsmutniejsze jest to, że w czasie takich teleturniejów, gdy pada pytanie o Biblię, o zagadnienia biblijne, ludzie wykazują się taką niewiedzą, że to aż zakrawa po prostu na smutek. Ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami, nie potrafią wymienić, ile jest Ewangelii. Nie potrafią... Jest smutne, naprawdę. Czy jestem chrześcijaninem? Czy wiem, co mówił Jezus? Budować na Chrystusie. Budować na Jego głosie. Jakim ja jestem chrześcijaninem, bracie, siostro? Ile... Może to dziwnie zabrzmi, ale ile czasu poświęcam, jestem blisko mojego Zbawiciela? Jak wyglądało moje dziś, moje wczoraj, mój tydzień? Czy miałem czas, aby otworzyć Słowo Boże? Miałem się zastanowić? Miałem czas, aby porozmawiać z moim Zbawicielem? Czego mnie ta historia ma nauczyć? Jak bliskie jest Jego Słowo mojemu życiu? W Księdze Objawienia, w 1 rozdziale, w wersecie 3, zapisane są słowa o budowaniu wiary. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa tej księgi. Pierwszym krokiem jest poszukiwanie Słowa Bożego, poszukiwanie woli Boga w moim życiu. A drugim, bo ten werset się na tym nie kończy, i zachowują to, co jest napisane. A więc wprowadzanie tego, czego się uczymy, do swojego życia, a więc realizacja. Pan Jezus ostrzegał przed tylko słuchaniem przypowieści o budowniczych, który jeden budował na fundamencie, jeden na piastku. Mówi, że ten, który nie będzie budował na Jego słowie, będzie przyrównany do męża głupiego, do głupca. Błogosławieństwo i wiara pojawiają się w wyniku posłuszeństwa. A więc na drodze wiary musi pojawić się posłuszeństwo Panu Bogu. Okazuje się jednak, że łatwiej nam słuchać ludzi, którzy nam mówią, że to posłuszeństwo nie jest takie ważne. Jedni mówią, że coś się przeżyło, inni mówią, że coś jest już nieistotne, że przestało być aktualne,
No to wielcy myśliciele, filozofowie, głowy kościołów, kardynałowie, biskupi, ateiści rzucają wyzwanie Bogu, mówiąc: ale ja uważam, że z tego trzeba zrezygnować. Ale ja uważam, Panie Boże, że to słowo już nie obowiązuje. Ja mam swoje zdanie w tej sprawie. Często dzisiaj dzieje się to w formie dogmatu. Nakłada się na wierzących zasady wiary pod groźbą wykluczenia ze społeczności. Wcześniej była to kara śmierci. Jakżeż wielkie musi panować zdumienie w sercu wierzącego człowieka, gdy otwiera Słowo Boże i natrafia tam na rzeczy zupełnie odmienne, zupełnie przeciwstawne praktykom, których dzisiaj praktykuje w swoim kościele. I teraz uważajcie, bo jest to miejsce, gdzie rodzi się wiara lub umiera. Jeśli ufność pokładasz w Bogu, jeśli twoja wiara będzie budowana na fundamencie Słowa Bożego, to od tego miejsca to, co powiedział Pan Bóg, będzie dla ciebie najważniejsze. Będziesz się starał, będziesz prosił Pana Boga, aby On zmieniał twoje serce, aby ci wyjaśniał, aby cię prowadził. Ale możesz mieć drugie wyjście. Oto otwierasz Słowo Boże, znajdujesz w niej fragmenty, które rzeczywiście w jasny, wyraźny sposób mówią o zupełnie innym praktyce. Zalecają zupełnie inne zachowania, ale ty bierzesz to słowo i udajesz się do swojego lidera, do swojego przewodnika duchowego, księdza, pastora i pytasz go, jak wyjaśnić tą różnicę? Dlaczego my nie robimy tak, jak mówi Słowo Boże? Wiecie, w jednym z uzasadnień do tego, aby nie przestrzegać sabatu, kardynał Gibbons, jeden z przedstawicieli Kościoła, powiedział, że można przeczytać całą Biblię i nie znaleźć w niej ani jednego fragmentu, który by uzasadniał święcenie niedzieli. I teraz staję w miejscu, które muszę wybrać. Albo Bóg i Jego Słowo, albo mój kapłan, mój przewodnik. Straszne słowa powiedział Pan Jezus w Ewangelii Marka, w 7 rozdziale, wersecie 7. Pamiętam, że gdy czytałem te słowa, one od razu na pierwszy raz wywarły na mnie ogromne wrażenie. One dotyczą wiary. Jezus w tych słowach mówi takie słowa. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymać. Jezus mówi, że są ludzie, którzy wiedzą o Nim, którzy wiedzą, kim On jest. Ale Pan Jezus mówi, ta ich oddawanie czci, ta ich pobożność, ta ich zabieg, te wszystkie zabiegi, które czynią, Jezus nazywa je daremnymi, do niczego nie prowadzącymi, nieprzydatnymi, bezsensownymi. Wróćmy zatem do naszej historii. Dlaczego była tak wielka wiara rzymskiego setnika? Wiecie, tak sobie myślę, że on nie potrzebował obecności Jezusa na miejscu, aby zobaczyć Jego moc. Po prostu on wiedział, kim jest Jezus. Historie, które słyszał, słowa, które do niego docierały, musiały w tym sercu tego człowieka wzbudzić przekonanie, kim jest Jezus, z kim ma do czynienia. Ten człowiek był tylko Rzymianinem, legionistą, a w swoim sercu rozwinął bliską znajomość z Bogiem. Gdy wokół rozlegały się głosy, pokaż nam cud, a uwierzymy w Ciebie, ten człowiek prosił tylko o słowo. W jego prośbie, którą skierował do Pana Jezusa, też jest coś wyjątkowego. Dowódca, legionista, martwi się o życie swojego sługi. Jako Rzymianin jest gotów zaryzykować swoją reputację i uzyskać pomoc dla drugiego człowieka u stóp Chrystusa. W jego prośbie nie ma nic egoistycznego, a raczej uwypukla się miłość, troska. Zadaję sobie pytanie, kiedy człowiek staje się wrażliwy na drugiego człowieka? Kiedy? Kiedy takie towarzyszą na takie emocje?
kiedy jesteśmy otwarci na krzywdę, pragniemy pomocy drugiemu człowiekowi. Tylko wtedy, kiedy przebywamy z Bogiem, kiedy Bóg uwrażliwia nasze serca i czyni nas gotowym do podjęcia działań, aby temu, tej krzywdzie przeciwdziałać. Rzymski żołnierz, rzymski setnik jest przykładem nadzwyczajnej wiary, która zyskuje uznanie w oczach Chrystusa. Ale tak jak powiedziałem, to nie tylko rzymski setnik. Na innym miejscu Pan Jezus wspomina dwa wydarzenia. I znów te dwa wydarzenia dotyczą osób, które nie pochodzą z narodu wybranego. Gdy czytaliśmy te myśli tam zawarte, to Żydzi, gdy usłyszeli te słowa, to chcieli strącić Jezusa z góry, chcieli Go zabić. Jak mocno uderzyły te słowa fundament wiary, na której, którą zbudowali. Jezus przytacza postać Namana jako przykład wiary. Historia, druga Księga Królewska, 5 rozdział, wersety 1-3. Otwórzcie wraz ze mną. Druga Księga Królewska, 5 rozdział. I tam wersety 1-3. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdy przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to byłby go wnet uleczył z trądu. Znów dowiadujemy się o Naamanie, że jest to żołnierz. A dziś moglibyśmy powiedzieć, że to nie tylko zwykły żołnierz, ale generał, który służy królowi Aramu. Prowadził upieszcze wyprawy przeciwko Izraelowi. Czytamy z sukcesami, bo z jednej z takich wypraw uprowadza jeńców, w tym służkę, która trafia na służbę do jego żony. Myślę, że otacza go bogactwo, splendor, szacunek, posłuch. Mąż ten ma przed sobą przyszłość. I myślę, że wielu zazdrości mu jego pozycji, jego stanu. I nagle to wszystko się zmienia. Czytamy, że Naaman zachorował. Postawiona diagnoza: trąd. Śmiertelna, nieuleczalna choroba. Dziś być może brzmiałoby to jako rak, nowotwór. W jednej chwili wali się wszystko, co budował. Czeka go już tylko cierpienie, a później śmierć. Myślę, że podejmuje różne próby ratowania siebie, ale one w końcu, może szuka jakichś lekarzy, jakichś specjalistów, ale one nie przynoszą żadnego spodziewanego rezultatu. Całe życie służył Bogom, swoim Bogom, a teraz, gdy potrzebuje pomocy, nie otrzymuje żadnego wsparcia. W jego sercu nie ma pokoju. Może się zastanawia, jak to walczył kiedyś z Izraelem, jak odnosił zwycięstwa, ale przecież moi ojcowie opowiadali, jak ten naród, jak wychodził z Egiptu, jak Bóg go prowadził. Do dziś wspominają, w jakich cudach i znakach Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu. A gdy wprowadzał ich do Kanaanu, że żaden naród nie mógł oprzeć się potędze Boga Izraela. Nawet ktoś kiedyś opowiadał, że gdy Izraelici szli po pustyni, to Bóg zsyłał im mannę, aby mieli co jeść. A gdy ukąsił ich jadowity wąż, to wystarczyło popatrzeć na węża zawieszonego na drzewie, a człowiek był zdrowy. Naaman rozmyśla i szuka ratunku, ale znikąd go nie znajduje. I nagle pojawia się ratunek. Nie, to nie jest ratunek, to jest cień ratunku. I przychodzi ze strony najmniej oczekiwanej. Oto służąca branka z Izraela mówi mu o możliwości ratunku. Jeszcze raz wrócę do tego 3 wersetu i 2 Księgi Królewskiej. Zobaczcie, jak ta branka, ta niewolnica się wypowiada. Ach,
gdyby to mój Pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Ile w tych słowach emocji, ileż w tych słowach nadziei. Ta, która została uprowadzona, mówi o ratunku dla swojego Pana. Ona nie cieszy się z jego choroby, nie podstępnie nie knuje, ale wyraża swoją największą troskę i zaufanie w Boga Izraela. Mówi, w Izraelu jest Boży prorok, który może cię uleczyć. Ach, jaka jest reakcja Namana na te słowa? Naman chwyta się tych słów. On również, jak i wielu innych. Słowa, że u Boga Izraela można znaleźć ratunek, są pocieszeniem, nadzieją. Jeszcze nie wie, jak to się skończy. Ale oto ten bogaty, wpływowy generał, żołnierz, pójdzie do swojego wroga, z którym walczył przez całe życie i będzie prosił o uzdrowienie. Pójdzie prosić o ratunek. Czy to było łatwe dla Namana? Ukorzyć się publicznie? Wybrać się do Izraelitów, aby prosić o ratunek z trądu? Jak był postrzegany przez innych ludzi? Może jako tchórz, który boi się śmierci? W oczach wielu ludzi szukanie ratunku u Chrystusa będzie oznaką słabości. Będzie przyznaniem się do tego, że jesteś słaby. Szatan będzie się starał zatrzymać każdego człowieka. Może siłą, może szyderstwem. Użyje każdego argumentu i wykorzysta każdą okoliczność, abyśmy nie szukali ratunku u stóp Jezusa. Naman jednak nic sobie z tego nie robi. Udaje się w podróż. Zabiera sługi. Zatrzymajmy się na chwilę w tej historii. Przenieśmy może wzrok na nas samych. Czy byłem już w takiej sytuacji, kiedy szukałem pomocy i ratunku? Czy może tak jak Naman, znikąd go nie otrzymywałem? Pukałem, prosiłem, ale nigdzie nie znalazłem dobrego słowa, pocieszenia, pomocy. I tutaj jest miejsce mojego wyboru. Mogę się zaciąć w sobie, powiedzieć, że taki jest świat, tacy są ludzie i zgorzkniały, pełen żalu i wyrzutów sumienia będę żył dalej. Albo mogę zacząć szukać ratunku. Mogę zacząć szukać ratunku, jak podpowiada mi moje serce, u mojego Zbawiciela, u stóp Chrystusa. Tylko czy jestem gotów ukorzyć się przed Panem? Czy stać mnie na to? Gdy Naman dociera na miejsce, poddawany jest kolejnym próbom. Tak naprawdę, kochani, okazuje się, że nikt nie jest zadowolony z faktu, że on w ogóle przyszedł do Izraelitów. Że szuka pomocy u Boga Izraela. Są właściwie zarzuty, które wypowiada król, że przyszedł wszcząć kolejną wojnę. Ale koniec końców Naman spotyka proroka Elizeusza. A, nawet nie proroka. Sługę proroka, który wychodzi z jakiegoś szałasu i oświadcza temu dostojnikowi. Druga Księga Królewska, 5 rozdział, wersety 10 i 12. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naman oburzył się i odchodząc powiedział. Oto myślałem sobie, że wyjdzie. Stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Tego jest za wiele dla Namana. Ja myślałem, że wyjdzie, zaintonuje jakieś czary, że wezwie imienia swojego Boga i zostanę uleczony. Jest chorym człowiekiem, Naman. Oczekuje pomocy, a zewsząd otrzymuje tylko razy. Cała nadzieja na wyprawę, na ratunek, myśli sobie, to pewnie zły pomysł. Jest gotów w tej chwili to wszystko zaprzepaścić, odwrócić się i odejść.
Mówi, ja już więcej nie zniosę. W tej historii pojawiają się słudzy Namana, którzy zaczynają go nakłaniać, zaczynają przemawiać mu do rozsądku. Gdyby prorok kazał ci jakąś niebywałą rzecz zrobić, czy nie uczyniłbyś tego? A on zaprasza cię do tego, abyś tylko 7 razy obmył się w Jordanie, a będziesz czysty. Naman wsłuchuje się w głos swoich przyjaciół. Wchodzi do Jordanu. Raz, drugi, zanurza się, trzeci, czwarty, piąty i nie dzieje się nic. 6 raz, nie odczuwa żadnej poprawy. I przychodzi 7 moment, 7 zanurzenie. Jeszcze gdy wyłania się z wody, już czuje, że coś się zmieniło. Czuje, że został uzdrowiony. Jest uleczony. Znika trąd. Myślę, że jeszcze tam w tej wodzie stojąc śpiewa, krzyczy, raduje się, wysławia Boga. Bóg Izraela mnie uleczył. On, który nie mógł oczekiwać miłosierdzia, dostąpił tego miłosierdzia. On, który znikąd nie otrzymał pomocy, otrzymał go właśnie u Boga Izraela. Jakiś cudowny plan ratunku przygotował Pan Bóg dla Namana. Ileż zabiegów, ileż historii, ileż osób było zaangażowanych, aby uleczyć tego człowieka, uratować go. Bracie, siostro, przyjacielu, ten ratunek jest przygotowany również dla mnie i dla ciebie. Wystarczy po niego sięgnąć. Wystarczy przyjść do Zbawiciela. Wystarczy poprosić. Ofiara została złożona na krzyżu Golgoty. Jezus zaprasza nas do ratunku. Posłuchaj, tak jak Naman, przyjaciół, i przyjdź do Jezusa. Czym zatem jest wiara Namana? Jakimi cechami się charakteryzuje? Patrząc na Namana, ja widzę w nim pokorę, ale i inteligencję. Doświadczenie zmusza go do szukania ratunku. Wiara, poszukiwanie wiary, poszukiwanie ratunku skłania go do poddania wątpliwości swojego dotychczasowego postępowania i szukania nadziei i ratunku u Boga Izraela. I co najważniejsze, wraz z pokorą Namana, Naman jest gotowy słuchać. Jest gotowy być posłuszny Słowu Bożemu. Dlatego Paweł w liście do Rzymian w 1 rozdziale, wersecie 5 pisze takie słowa. List do Rzymian, 1 rozdział, wers 5. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Paweł nie pisze, abyśmy przywiedli do wiary, ale abyśmy przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Wzywam was nie tyle do wiary w Jezusa, ale wzywam was do posłuszeństwa wiary. Jezus mówi w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. To jest owo posłuszeństwo. Posłuszeństwo wiary. Wiara Namana jest wiarą opartą na faktach, z których wyciąga wnioski. Jest to wiara ukierunkowana na Boga i Stwórcę. Jest to wiara, która prowadzi go do pokory, uniżenia i w końcu wiara wyrażona w posłuszeństwie Panu Bogu. A jaka jest moja wiara? Czy są w niej te same elementy? A może tylko stać mnie na słowo, a ja mam swoją wiarę, a ty masz swoją? A może ja wiem lepiej? A może ja wiem, co jest dla mnie dobre i nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć? Jaka jest ta moja wiara? Na koniec jeszcze jedna historia. Jeszcze jedna postać, na którą zwraca uwagę Pan Jezus. Wdowa w Sarepcie Sydońskiej. Znów to samo. Oto zachowanie tej osoby to przykład wiary. 1 Księga Królewska, 17 rozdział, wersety 8 po 11.
Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, wersety 8 po 11. I wtedy doszło go takie słowo Pana. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy. Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła jeszcze, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. W Izraelu panuje, bo na całym świecie panuje susza, 3,5 roku. Wdowa, o której mowa w tym fragmencie, znajduje się w tragicznej sytuacji. Kobieta, która nie ma już nikogo i nie ma skąd uzyskać pomocy. Mąż, który zmarł, zostaje małe dziecię w domu. Czytamy, że przygotowuje ostatni posiłek. Nie ma już nic do jedzenia. Jest osłabiona długim okresem głodu, suszą. Przygotowuje ostatni placek, ostatnią garść mąki, która zamierza zjeść ze swoim dzieckiem. A później pozostaje już tylko oczekiwanie na śmierć. Tyle czasu walczyła z różnymi przeciwieństwami losu, ale teraz już nie ma siły. I oto, gdy zbiera te drwa na ten ostatni posiłek, pojawia się nieznajomy. Jest jakiś inny niż ci, których do tej pory widywała. Pochodzi z Izraela. Dostrzega to w jego zachowaniu, szatach, ale też towarzyszy mu coś dziwnego. Może to prorok, może to kapłan. Ale wiecie, w tych pierwszych słowach, które on do niej kieruje, tam nie ma mowy o żadnym ratunku. On mówi, daj mi pić, daj mi jeść. Nie ma ratunku dla niej, dla dziecka. Nie ma tam słów, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Przynieś mi proszę kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała w wersecie 12. Jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, a potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Tragiczny moment. Tragiczna sytuacja. Nieznajomy prosi ją o posiłek. Do dziś żyła jako osoba, która pomagała innym. Pomagała drugiemu człowiekowi. A teraz ten nieznajomy prosi ją o chleb. Jednak po tych słowach pojawiają się kolejne. Werset 13 i 14. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się. Idź, zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Bóg Izraela, mąka w garcu się nie wyczerpie, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Tak, to prawda, przygotowujesz ostatni posiłek, ale to przyrządzisz później dla siebie. Pierwsze zrób dla mnie. Ale jest zapewnienie, że jeżeli tak uczynisz, to Bóg Izraela mówi, że pokarmu ci nie braknie. Wyobrażacie to sobie? Głodne dziecko w domu. Ostatni posiłek, który trzeba przyrządzić dla nieznajomego. Przygotowuje ten posiłek i stawia go przed owym nieznajomym. Jej miłość i współczucie zostają wynagrodzone. Ten, który prosił o posiłek, jest sługą Boga. I Bóg Izraela znowu przygotował ratunek dla niej.
i dla jej dziecka. Bóg posłał proroka, aby uratować ją i jej dziecię. Dlaczego wiara tej niewiasty jest tak godna uwagi? Dlaczego Jezus pokazuje ją jako osobę, która posiada wiarę? Bo tak niewiele wiemy o tej kobiecie. Ale jej wiara jest uwidoczniona w jej zachowaniu. Widać, że ta wiara jest budowana na Chrystusie. Dlatego, że w jej życiu przejawia się owoc Ducha Świętego. Ona w tym tragicznym momencie życia nie potrafi postąpić inaczej, nie potrafi odmówić prośby. Bo wiara, którą Bóg wlewa w nasze serca, to wiara, która objawia się w łasce, w miłosierdziu, w miłowaniu, w przebaczaniu, w życzliwości, uprzejmości, łagodności, wychodzeniu naprzeciw potrzebom drugiego człowieka. Często nawet kosztem własnej jakiejś straty. Wiara, którą Bóg wlewa w nasze serca, to wiara, która cechuje serdeczność, uśmiech, pomoc. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I myślę, że taka wiara została ukształtowana również w tej niewieście. A czy jest ukształtowana w moim sercu? Może panuje w nim złość, gniew, pragnienie bycia lepszym od drugiego człowieka, albo lepszym od tych, którzy nie wierzą w to, co ja. Może jestem gotów tylko wyzywać i niszczyć, walczyć w obronie wiary i Kościoła, ale czy to ma coś wspólnego ze Zbawicielem, z Jezusem? Jeśli wejrzysz w siebie i dzisiaj stwierdzisz, że tak naprawdę te historie biblijne mówią o ludziach tak odmiennych ode mnie, od mojej wiary, to wiedz, że Bóg zaprasza cię do społeczności swego ludu. Dzisiaj jest czas, aby mu o tym powiedzieć. Aby mu powiedzieć o swoich rozterkach, bólach i poprosić o zmianę serca. Dzisiaj może jesteś sędzią, może adwokatem, może lekarzem, a może tylko budowlańcem, opiekunem, pielęgniarzem, pielęgniarką, strażakiem, sprzedawcą. To nieważne. Bóg cię dzisiaj zaprasza do społeczności swego ludu. Słyszysz to? On ciebie zaprasza. Na koniec chcę wam powiedzieć pewne doświadczenie. Być może go słyszeliście. O ludziach wiary. Pewna rodzina adwentystów zamieszkała w miejscowości. Ale jak wiecie, ludzie nie bardzo tolerują inność. Przeżywali różne nieuprzejmości, przykrości z tego powodu. Każdej soboty wybierali się na nabożeństwa, aby dziękować Panu Bogu za zbawienie w Jezusie Chrystusie. Wracając któregoś razu do swojego domu, zobaczyli, że pod domem kręci się kilku sąsiadów. Okazało się, że w czasie ich nieobecności ładowali drewno, które nasz brat zgromadził na zimę, na wóz. Weszli do domu. Zastanawiam się, jak ja bym wtedy zareagował, gdybyśmy zobaczyli złodzieja w swoim domu. Czy wybiegłbym z łopatą, czy może z siekierą? A nasz brat zareagował w taki sposób, że żona, która upiekła ciasto, zabrał to ciasto, zrobili ciepłej herbaty i wyszli do tych osób. I powiedział: wiecie, wyście się tu tak napracowali. Moja żona upiekła ciasto. Posilcie się też. I tylko mam do was żal, że nie przyszliście w inny dzień, bo bym wam pomógł to nałożyć. I zostawił ich z tym wszystkim. Historia biegła tak, że nie wierzę, że ktokolwiek byłby w stanie wziąć to drewno i odjechać. Sąsiedzi rozładowali to drewno. A później w tej miejscowości powstał zbór. Jaka jest moja wiara?
jak ja się zachowuję. Czy jest to wiara rzymskiego setnika, wiara Namana, wiara owej wdowy z Sarepty? Czy jest to wiara ukierunkowana na Boga Izraela, wbrew opinii ludzi i całego środowiska? Jest to wiara oparta na Chrystusie, na kim On jest. Że On jest moim Zbawcą, jest Stwórcą, jest Panem. Czy moja wiara jest ugruntowana w ogniu doświadczeń? Wiara, która prowadzi mnie każdego dnia do spotkania z Jezusem i z Jego Słowem. Czy jest to wiara, w której przejawiają się takie cechy jak pokora, uniżenie, pomoc? Czy jest to wiara, która wypływa ze Słowa Bożego? I w końcu, czy jest to wiara, która prowadzi mnie do rzeczy zdumiewających, do przebaczania, do miłowania, do życzliwości, do karmienia głodnych, do gaszenia pragnienia spragnionych? Jaka jest ta moja wiara? Pragnąłbym, aby o każdym z nas Pan Bóg mógł powiedzieć: wielka jest wiara Twoja. Amen.